Bezpieczeństwo czy śmierć? Dlaczego filmy są takie nielogiczne? Te wszystkie banały są denerwujące. Cindy ma ciężkie życie. 3 lata w śpiączce to nie żart. EKG pika, jest ciemno i cała jest w rurkach i bandażach. Nie można jej pomóc. Nie ma nadziei na to, że się obudzi. Ale to jest film. Cindy się nie podda. Śpiączka? Żaden problem. Budzi się jak gdyby nigdy nic. Ma na sobie makijaż, ma świetną fryzurę i zrobione paznokcie. Wygląda, jakby wyszła prosto z salonu piękności. Czy w jej pokoju był osobisty stylista? Jest piękna i w świetnym humorze. Ma też pełno energii. Wyciąga swoje tubki i odwija bandaże. Gdzie się tak spieszy? Czy szykuje się jakaś impreza? Nie wymalowałaś się tak przecież bez powodu. I oczywiście nie ma tu nikogo, kto mówiłby coś o mojej chorobie. Co? Jest 2020 rok? Horrory to zupełnie inne monstrum. Oto standardowa scena w całej masie filmów. Grupa przyjaciół dobrze się bawi. Nagle z zewnątrz dochodzą przerażające dźwięki. Widzieliście to? Za oknem? Ktoś tam jest! O mój Boże! Jesteśmy przerażeni, ale oczywiście pójdziemy zobaczyć, co to. Bezbronni, ale mamy telefony. Jeśli nie masz ani grama rozsądku, nie przeżyjesz. Ale według praw horroru, chociaż jedna osoba przeżyje to do końca. Zobacz, świetny z nich zespół. Ale co dziwne, zawsze idą w różne strony. Dlaczego? Nie wiedzą, że łatwiej jest ich zaatakować pojedynczo? Koniec z tym, nie musimy dalej oglądać. Już wiem, że nic dobrego się tutaj nie wydarzy. Główna postać filmu Jej krzyk to słynny banał. Wielkie mi co, wdepnęła po prostu w psią niespodziankę. Ale dla bohaterki filmu to znaczy, że musi dostać szału. Musisz wznieść ręce w górę i wyć. A filmowanie z góry jeszcze bardziej wyostrzy efekt. Tomek wygląda na wyluzowanego kolesia. Ale jeśli zaatakuje go cała banda złoczyńców, poradzi sobie z nimi w 2 minuty. Ale filmowa bójka wygląda inaczej niż w rzeczywistości. Najpierw długa przemowa złoczyńców o tym, co zrobią naszemu bohaterowi. A potem zaczynają podchodzić do niego jeden po drugim. Jakby czekali na swoją kolej. Najmądrzejsi to oni nie są. Łatwo ich oszukać. Uwierzą nawet, że przelatuje im nad głową ptak. A ten typ ma spluwę, ale z jakiegoś powodu nie strzela. Teraz jest bezbronny i w ogóle nie jest niebezpieczny. Co z nim jest? Nie znają najprostszych trików. Chyba tylko akceptują nieudaczników jako złoczyńców w filmach. Spuścił lanie całej grupie złoczyńców. Czego się spodziewaliście? Kiedy główny bohater filmu umiera, każdemu łezka może zakręcić się w oku. Ale niekiedy umierający ma coś ważnego do powiedzenia. Jesteśmy na końcu filmu o poszukiwaniu skarbów. Wątek nie jest zbyt oryginalny. Ale całkiem do bani też nie jest. A to najbardziej wkurzająca część. Bohater mówi o wszystkim, tylko nie o skarbie. Zapiera ci dech z wrażenia i czekasz na sekret starożytnego skarbu. Ale nie, dziadek kopie w kalendarz. Ale czasami śmierć można opóźnić. To klasyk. Napięty moment. Ale nie, nie tym razem. Atmosfera robi się coraz bardziej napięta. A teraz już zaczyna cię wkurzać. Odzyskuje przytomność. Wody. Naprawdę mamy szansę dowiedzieć się prawdy? Kiedy tajemnica zostaje ujawniona, możesz ruszać w pogoń za przygodą. Ale film pewnie nie jest zbyt ciekawy, skoro zaczął się od tak nudnej sceny. Sceny pościgów w filmach są takie ekscytujące. Trochę jak w cyrku. Fikołki, podskoki, szpagaty. Wszyscy są tacy szybcy w filmach, jakby trenowali całe swoje życie.
bieg w dół po schodach. Naprawdę, komu to imponuje? Tak czy siak, dogonił w końcu swojego wroga. O nie, znów to samo. Dlaczego on to robi? Czy to jakiś rytuał kung fu? Cóż, głupio byłoby nie zaryzykować. W tym czasie złoczyńca ucieka. Hej, gdzie są wszyscy? Nie, znów mi zwiał. Oczywiście, wszyscy już dawno zniknęli. Trzeba było biec, a nie się popisywać. Cindy ma zły dzień. Dźwięki dochodzące ze strychu nie dają jej spać. Tak się zaczynają najlepsze horrory. Może ktoś jej pomoże? A może zadzwoń na policję? Ale po co? To tylko strych. Może chce poznać swojego mordercę? No tak, oczywiście, że idzie na górę. Jest taka odważna. To bardzo, bardzo zły pomysł. Spowolniony ruch w filmach. Jest w każdej scenie. Po co komu zwolniony ruch w komedii romantycznej? Żeby podkreślić, jaki fajny jest moment? Może po to, żeby zamienić zwykły spacer w ekscytującą podróż? Albo pokazać, jak pięknie włosy trzepoczą na wietrze? Ten banał nie jest nawet denerwujący. Jest śmieszny, bo bierze się znikąd. Hej, powolny jesteś czy co? Zaczekaj! Nie, stary, nie dogonisz go. Każdy thriller albo film akcji ma banalną scenę z hasłem. Agentka Collins ma ciężką zagadkę do rozwiązania. Musi odszyfrować kilka kodów dostępu, bo ten twardy dysk skrywa najciemniejszy sekret wszechświata. Ale doświadczona agentka zawsze znajdzie rozwiązanie. Ile tu wskazówek? Może to data urodzenia? Co my tu mamy? Kropka na kalendarzu i rok na zdjęciu. Oczywiście. Wpisujemy numer. Co? Nie zadziałało? Ups, tu jest hasło. Dlaczego złoczyńcy w filmach są tacy głupi? I tacy ufni zostawiają hasła w najbardziej widocznych miejscach. A może agenci mają po prostu szczęście? Ale nie każdy ma tyle szczęścia. Ten detektyw od 2 miesięcy próbuje rozwiązać tę zagadkę. Jest twardy, cichy i sprawiedliwy. Musi być samotnikiem, z którym nikt nie chce się przyjaźnić. Praktycznie socjopatą. Ale jest pewien problem. Nawet widz już rozgryzł to, kto stoi za zbrodnią. Ale główny bohater nadal nie potrafi ułożyć układanki w całość. Skąd dostał te wszystkie nagrody? Najdziwniejszy banał detektywa jest taki, że złoczyńca zawsze wyślizguje mu się z rąk. Już chyba wiem. O, hej sąsiedzie! Z jakiegoś powodu główny geniusz w filmie nie zauważa najważniejszych szczegółów i nie widzi, co dzieje się pod jego nosem. Pewnego dnia zrozumie. Eureka! Jak ja na to nie wpadłem? Tak, tylko trochę już za późno. Walka na miecze w filmie zawsze zapowiada się spektakularnie, ale jest też sporo głupich banałów. Stawanie przed sobą, groźby, błyski mieczy i tyle. Bardzo to wszystko ładne, ale gdzie jest akcja? Dubel przerywa rozmowa. To niedobrze, jakby były na randce. I to chodzenie w kółko. Gapią się na siebie, ale żadna nie zaatakuje pierwsza. Zaczyna już kręcić mi się w głowie. I tak dalej. Kiedy zaczną walczyć? Pewnie w drugiej połowie filmu. Łatwo jest bohaterom filmów akcji walczyć z całymi tłumami wrogów. Strzelać setkami kul bez załadowywania broni. To popularny banał w filmach akcji. Najważniejsze to spokój i skupienie. A później odchodzą z muzyką grającą w tle. No bo co innego zrobić, kiedy właśnie ocaliło się całe miasto? W filmach bohaterowie często muszą używać aut innych ludzi. Nic wielkiego, tylko je pożyczają.
to nawet nie kradziesz. Wszystkie można sobie wziąć. Wsiadasz i jedziesz. Zupełnie jak w GTA. Kluczyki? Kogo to obchodzi? Bohater wie, jak ukraść auto. Złącz kable i jedziesz. Ups, coś poszło nie tak? A jeśli w jednym aucie nie wyjdzie, wsiadasz do drugiego. To niezła fura. W romantycznych komediach aż roi się od banałów. Dużo w nich kłótni i hałasów. Ale uczucia są silniejsze niż to. Liczy się tylko on i ona. Nawet kiedy dookoła zaczyna się apokalipsa. Najważniejsze to całować się z pasją. Tak, żeby wszyscy widzieli czułe łzy w waszych oczach. O, jakie to słodkie! Podobały ci się nasze filmowe skecze? Widziałeś filmy z takimi banałami? Jakie stereotypy w filmach tobie działają na nerwy? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików o kinie od Trum Trum.